Od kilku dni internet szaleje na punkcie horroru Megan is Missing. Ponoć ma coś to wspólnego z TikTokiem, ale ja tam nigdy nie byłem, okay, boomer, więc nie do końca wiem czemu. Postanowiłem jednak podzielić się z wami moją opinią o tym filmie oraz o tym, jak powstał. Z tej strony Karaś z kanału Horror Show, zapraszam was na recenzję horroru Megan is Missing. Megan Stewart jest 14-latką, a jej najlepsza przyjaciółka Amy Herman ma 13 lat. Dziewczyny mają różne charaktery, ale świetnie się dogadują ze sobą. Megan jest jedną z najpopularniejszych dziewczyn w szkole, co niesie ze sobą ciągłe imprezowanie, chlanie, ćpanie oraz przypadkowe kontakty seksualne. Pewnego razu Megan poznaje na czacie 17-latka Josha, z którym postanawia się spotkać. Słuch po dziewczynie ginie. Amy postanawia wszcząć własne śledztwo i sprawdzić, co się stało z jej przyjaciółką. Megan is Missing jest nakręcony w konwencji paradokumentu, czyli filmu stylizowanego na realne wydarzenia, gdzie wydarzenia te rejestruje za pomocą ręcznej kamery jeden z bohaterów filmu. Mówiłem o tym przy okazji mojego zestawienia najlepszych horrorów paradokumentalnych, na które polecam zerknąć. Film ten jest inspirowany prawdziwą zbrodnią z 2002 roku. Ward Weaver wraz ze swoją żoną przeprowadził się do Oregon City w 1997 roku. Jego 12-letnia córka Mallory była przyjaciółką 14-letniej Ashley Pond i 13-letniej Mandy Gaddis. W sierpniu 2001 roku Pond oskarżyła Weavera o próbę gwałtu w jego domu, ale oficjalnie sprawa nie została zgłoszona na policję. W styczniu 2002 roku Pond opuściła swój dom w Newell Creek Village i zniknęła. Rodzina i przyjaciele Pond, w tym Gaddis, rozpoczęli poszukiwania dziewczyny, ale bezskutecznie. 8 marca Gaddis zniknęła w podobnych okolicznościach co jej przyjaciółka. Sprawa przycichła. 13 sierpnia 2002 roku syn Weavera zadzwonił na policję, twierdząc, że jego ojciec próbował zgwałcić jego 19-letnią przyjaciółkę oraz że jest zamieszany w morderstwo Pond i Gaddis. Weaver został aresztowany. Matka Pond, która od początku podejrzewała Weavera o oba zabójstwa, napisała na betonowej płycie na jego posesji napis: "Wykopcie mnie". FBI zaczęło przeszukiwania farm Weavera. Odkryli ciało Gaddis w szopie, pudełku po mikrofalówce, a szczątki Pond ukryte w plastikowej beczce zakopanej pod betonową płytą. Ward Weaver odsiaduje obecnie wyrok dożywocia za napaść na tle seksualnym, gwałt, usiłowanie zabójstwa oraz morderstwo Ashley Pond i Mirandy Gaddis. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ojciec Weavera zamordował młodą parę i zakopał ją w ogródku, za co został skazany na śmierć w 1984 roku. Jak widać, życie potrafi pisać naprawdę paskudne scenariusze, co wykorzystał reżyser Michael Goy, tworząc Megan is Missing. W zasadzie przez ponad godzinę czasu trwania tego filmu nie dzieje się nic, co by zwiastowało, że mamy do czynienia z prawdziwym horrorem. Mamy dwie nastolatki, tytułową Megan oraz jej przyjaciółkę Amy, rozmawiające ze sobą przez czat czy telefon o typowych dla nastolatek sprawach typu imprezy, problemy czy seksualne przygody. Na szczęście aktorstwo jest na tyle dobre, a dialogi nieźle rozpisane, że ogląda się to bez większego wkurwu, choć po jakimś czasie zaczyna to nieco nużyć, a widz sobie myśli: uwo, niech zacznie się w końcu coś dziać! Horror tak naprawdę zaczyna się tutaj na około 20 minut przed końcem, ale już do napisów końcowych będzie dość niepokojąco, aż do słynnej sceny z beczką. Nie powiem wam, co kryje się w tej beczce, ale gwarantuję, że ta scena zostanie z wami na dłużej i dość mocno może zryć wam psychę. Następujące potem sceny to już istny terror i mimo, że na ekranie nie zobaczymy już w zasadzie nic jakoś mocno masakrycznego, to gwarantuję, że ten film mocno może wami wstrząsnąć. Historia dziewczyn jest nie do pozazdroszczenia. Zakończenie Megan is Missing jest długie, smutne, ponure, pesymistyczne i ciągnące się w nieskończoność.
zakończenie, które widzę z pewnością wstrząśnie i na długo pozostanie w pamięci. Myślę, że to właśnie z powodu tych dwóch scen zrobił się taki hype na ten film. Zestawienie beztroskiego życia nastolatek z przerażającym psychopatą całkowicie wyzutym z człowieczeństwa może zmrozić krew w żyłach. Film polecam obejrzeć chociaż raz i wyrobić sobie zdanie. Pomimo, że mnie miejscami nużył, to ostatecznie wychodzi z tego obronną ręką. Ode mnie dostaje 6 na 10. To już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, wbijajcie na Instagrama, wbijajcie na mojego Face'a. Wszystkie linki macie w opisie filmiku i do następnego razu. Strzała!